Record progress. Dobra. No wiadomo, że nie będziemy wchodzić w żadne pozycje teraz, nie o tej godzinie, ale zobaczymy, co się dzieje. Zostały 54 minuty. Może coś zamkniemy. Powiedz mi, co tam masz otwarte na tym, nie na kopy, tylko na tym. No to ja mam tak. USD card. USD card, dobra, już kończymy. Na minusie, tak? Tak. Dobra, no. Później GBPJPY. Tak, Ja mam na plusie. ja mam na minusie, późno poszło. Dobra, no, następna. GBPK. Gdzie wypykać? No, to mamy wszystko. No, okej. Okay. To jest ładny kurs. Później. Tak, tu ładnie. Euro USD. Euro USD. No, tu jest minus lekki, no. Euro CHF. Euro CHF. Ok. To jest też plus. Euro CAD. Euro CHF też plus. Audi USD. Audi USD. Aha, bo to jest na kopii na tym. Dobra, no i. I Audi CHF. Okej, okay, tu też jest. Tu też jest plus. I Audi CAD, przepraszam, jeszcze miałam. Jeszcze co, AutoCAD? Tak. O, tu też jest jakiś plus. No jest ten. Trzymamy to. Ja to trzymię. Wszystko, tak? Trzymasz? To trzymamy, no. Nie ma co. Nie ma co. Ja się trzymam strategii. Cię pewnie będą ostre zawirowania o tych O kurde. Ciekawe. Ostatnio poszło nie w naszą stronę, a teraz pójdzie w naszą. Mówisz? No chcą podnieść, niby tutaj prognoza jest taka, że o 0,25 punktu procentowego chcą podnieść, nie? No zobaczymy. Ja tu będę przy komputerze i będę mówił, nie? Dobra. Jakby co zamykamy, albo nie? I... Ale w sumie jak to powinno się już zacząć te ruchy teraz, nie? No, już powinni się ruchy zacząć. I teraz ten cut, żeby... No bo właśnie tutaj są ładne na GBPK, gdzie ja już mam ponad 10 dolarów i na Euro CHF mam 8 dolarów. A u DCHF też mam ponad 6 dolarów, więc tak, no to takie trzy największe pozycje. No i na tym kopii w sumie jest GBPK też prawie 11 dolarów ja mam. No tak, ładnie. Ja wszystko trzymam. Po prostu się trzymam strategii, no i... Trzymam wszystko. Ja sobie specjalnie też doładowałam w tym Ale jak ktoś miesiącu. chce zamknąć, to, to można zamknąć, nie? No ja sobie specjalnie też to konto doładowałam, żeby móc we wszystko, co ty tam podajesz, wchodzić, bo wcześniej to było bez sensu, bo w sumie weszłam i się okazało, że weszłam w coś, co miało tylko straty i wy wychodziliście na Binance, na plusie, a ja w sumie cały czas tylko traciłam, więc stwierdziłam, że dopłacę i chociaż mogę wchodzić we wszystko. I w sumie nawet się zdziwiłam, bo już nawet prawie jednym lotem mogę grać. A przez to, że na plusie są te transakcje też. No bo to wtedy margin idzie w górę, wiesz? Tak, no. Dobra, potrenujmy sobie coś. Mówię, nie ma sensu
Nic grać. A w złoto jeszcze zobaczysz, bo ja w sumie tam lubię Właśnie, złoto o jeszcze. złoto, no ciekawe. Jak to złoto. Co się dzieje? Też tak choruję. Ja zamknęłam tam No, tylko. ale poszło wyżej. Nie, nie, poszło, spadło wyżej. Później tu było pewno, była 14, 15, spadło. No dobrze zamknęłaś, no. Dobrze zamknęłaś. Ale co tu jeszcze widzi na tym złocie? No ciężko, jest na tym. Cena jest na wsparciu. Zobaczę z dniowego, jak to wygląda jeszcze. No kurde, prowzrostowo, moim zdaniem. Właśnie też mi tak wydaje, że to prowzrostowo, tylko może pewnie na chwilę jakieś takie dziwne świece długie porobić, pewnie jak te wiadomości na Tak, dole. zamieszanie, to oni to lubią, zamieszanie, zobacz. Mam więcej zielonego, nie? Też jest to RSI powyżej 50, więc. Mamy impuls, korekta. Jak to widzę? Poszedł impuls, czyli stąd jest korekta, poszedł impuls, następna korekta i wyszedł do góry. Tak to widzę. Teraz zobaczmy indeks. Co on tu Gdzie teraz taka korekta się robi, nie? Czyli jak dolar się, nawet mam, widzisz, osłabienie, to dolar, to złoto w górę, nie? Powinno iść. Tak to wygląda. A sobie potrenujmy tutaj, nie wiem, co tu mamy jeszcze. Tego nie mamy. Kasuję. No trend to nie muszę, nie? Nic mówić, co tu. Wzrostowy. Trend wzrostowy. No tak, jest przy połowie, odbiło się, no ale tutaj w RSI też, więc ja tutaj nie widzę żadnego, że tak powiem, anomalii, żeby było nas coś, że tak powiem, interesowało. Ale odbija się faktycznie od tego oporu. Nawet zobaczbym sobie jakiś kanał narysował. No. I to, co mamy do góry, wzrostowe i. Dobra, to też sobie rozciągnę tutaj FIBO, czyli tutaj poszedł impuls i zaczął. Doszło do tej strefy, tutaj 38. Jakie wiadomości? No to zanim ten rynek się uspokoi. No to może być środa, czwartek po południu może być. Chwilę zerkam. Nic się na razie nie dzieje. To jest 20, 20:30, nie? To przemówienie ciekawe, kurde. Aż dreszczyk emocji będzie chyba. Tam ciekawe, bo to tak w A to sumie będzie, wie, no. jeszcze nie widziałam, żeby tak późno było wiadomości, jak to się będzie, co tam się będzie działo. Zazwyczaj tak około 14 albo 16 są takie No, a wahania. tam jest ta godzina dziś, nie? W sumie. Tam jest ta godzina.
Może chcesz zrobić jakąś analizę, ja ci dam parę. Albo będziesz mi mówić, co tu. Aha, to jest tamta. Kurczę, jak ona wróci, no to nic, no to będę się cieszył, że zrobiłem poprawną, bo tu wywaliło stop lossa i wróciło, zobacz, na prawidłowe tory. Zobaczę godzinkę. Kasuję to i zrobimy sobie analizę z tego. Godzin. Mamy wybicie, nie? Godzina. 15 minut. Wszystko jest pro, na razie wzrostą. 5 minut. Jest jakiś pullback. 3 minutki. Minuta. Krzyżują się znowu. Dobra, dajemy to. To nie jest GBP AUD, to nie jest dolarem powiązane. GBP/AUD, tak? Ale to normalnie, nie na kopii. Nie, bo to mam to był partner. Patrzę, czy będę mogła wejść. Ja już nie mogę. Dobra. Mamy to. Zróbmy 4 godziny. Dla mnie to jest prozrostowo. Dobra. To będzie moje wyjście. Moje wyjście jest 374. Wróćmy do tych. Ja to widziałem. Czekaj, gdzieś tu będzie chyba ten stary GPAUD. Bo to tylko na Telegramie, na grupy, wiesz, jak to było. GBPJPY. Jak daleko to było? Nie wiem, tak znowu.
8. Nie mogę tego znaleźć. GPAUD. Jest. No to ja już wpisuję sobie. Znalazłem to. Zysk mam na 50. No. Dobrze. Patrzę jeszcze raz. 9,6, 180. 180. 485. Okej. Dobra. Trochę to rozciągnę, żeby było lepiej widać. Może sobie na demo w to wejść i zobaczysz. Poszło. Dobra, co tu jeszcze mamy? KDN, zobaczymy, co tu się dzieje. No nic, mnie wszak poszło na dół, ale poszło jedną świecą, nie było szans, żeby to zatrzymać. Widzisz, tutaj miałem alarm, ale tu poszło od razu, nie no to. Nie było szans. AUD, JPY. Chyba to samo nawet. Nie wiem tutaj, czy kto. Nie ma szans. GBP, CHF, jeszcze nic się nie stało. Nie przebiło tego. Euro AUD. Euro AUD. Jak to wygląda z nowego? No, raczej wzrostowo. 4 godzinki. No, jeśli dolar się osłabi, to euro pójdzie w górę, nie? Ale to, zostawiamy to, bo akurat dolar ma wpływ na euro, nie? Kłóci mnie, żeby zamknąć ten GBP-CAD. Mówisz, żeby zamknąć? Jeszcze raz spojrzę na niego. Dla mnie tu był pullback. No kurde, jest prowzrostowo. Dniowy na 4 godzinach. To samo, no kurczę. Nie zostało 45. Dolar teraz jest mocny. Zobacz, wszystkie jakie są ten, nie? Ile jest słaby. Wszyscy czekają. Nie ma ruchu w ogóle. Dobra, tu nic ludzie wymyślać. Czekamy jeszcze te pół godziny. Ja jestem przy monitorze.
Ja sobie kawę zrobię i będę pisał na grupie, więc robimy. Dobra. No. Dzięki za przybycie. Dzięki. Hej. Dobra. Aha, fajnie. Cześć. Hej, hej. No hej. No Sylwia, ten, no Sylwia, no czekamy, nie? Bo pół godziny zostało, nie bez sensu tutaj coś w to, tego dolara wchodzić, tam euro, bo to Aha. wszystko może być pomieszane, Okej, dobra. nie? To jest dziwne, że jeszcze się nie zaczęły te nerwowe ruchy takie, nie? Aha. Ale też jest ta zdziwiona myśl, że jeszcze nie masz. Przypomnę sobie, jak wrzucisz ten, nagranie, to No chyba, że przeglądnę. chcesz dać ci sterowanie i sobie zrobić analizę, sprawdzę się, jak chcesz. Proszę? Weszłam dopiero do domu. Czekaj. Dam ci sterowanie. Analizę, mówisz? Jak Czekaj, bo ja chcesz, mam wszystko na telefonie. a na telefonie nie zrobisz. Nie zrobię tego, tak? Bo ja tylko na telefonie. Ja bym ci dał sterowanie i byś tutaj i ten, nie? Aha. Ogarnęłaby. Aha, no to ja mam tylko na telefonie. Bo jak dzieci są w domu, no to mają komputery pozajmowane obydwa. No, 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 A patrz. ja mam tylko telefon. Ja co tu widzę? No to jeszcze raz, no ten cut, impuls, korekta i kontynuacja do góry, nie? Jest prowzrostowo. No i jak dolar, będzie reakcja na dolarze, to będzie automatycznie reakcja na dolarze kanadyjskim. Jest to powiązane akurat tutaj. Tam wchodziliśmy w fund AUD, no to raczej tutaj nic nie powinno, nie? Ale to różnie bywa, nie? To są duże wiadomości, bo oni, zobacz, no chcą prognozować, że podwyższą, nie? To stopy procentowe, nie? Za 32 minuty. No, oni to... Okej. Kiedy ostatnio podwyższyli? W maju. Aha, i teraz to ma Maju, w oddźwięk na ten. czerwcu utrzymali się w lipcu, nie? No i zobaczymy, nie? No, 2,5 było jeszcze rok temu. Nie, 1,75, ja mówię. Poprzedni, obecny Prognoza jest, że prognoz podniosą dzisiaj, na nie? pewno. No. Dobra, to czekamy. Jeszcze pół godziny ja będę przy komputerze i mówię, dam znać, Dobra. czy zamykamy. No. Dobra. A co zamykamy? Czekamy. Dam znać, czekamy, zobaczymy, jakie ruchy może pójść. Aha, Może okej. jak pójdzie w naszą stronę, no to trzymamy, nie? No. Okej, dobra. Dobra, dzięki Wam za przybycie. Dobra, dziękuję. Trzymajcie się, No, dobrego pa. No, wieczoru. pa.